Dziś opowiem wam o sprawie, która przez śledczych została zamknięta. Jednak podczas zbierania materiałów na ten odcinek w moje dłonie trafiła książka Zbrodnie prawie doskonałe Izabeli Michalewicz. Również program z kanału Discovery Historia, gdzie finał sprawy zostaje poddany wątpliwość. Muszę zaznaczyć również, że korzystałem z internetowych artykułów, w których to znajduje się wiele sprzecznych informacji, a sam tytuł odcinka nawiązuje bardziej do pseudonimu, jakim sprawcy nazwali śledczy i dziennikarze. Z samym hakiem niekoniecznie miało to wiele wspólnego, ponieważ tak jak wspomniałem, jest wiele sprzecznych ze sobą informacji, głównie z powodu niepotwierdzonych ataków, ale o tym później. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Zakopiański hakowy. 30 września 1993 roku zostaje odnaleziony ciało Danuty F. Robotnik kierujący się na plac budowy przypadkowo odnalazł nieruszającą się leżącą kobietę. Było to w pobliżu banku na ulicy Kościuszki. Niezwłocznie powiadomił pracowników banku, którzy zawiadomili policję. Policjanci szybko pojawili się w miejscu odnalezienia ciała. Twarz miała zakrwawioną, oczy otwarte, spoglądające w niebo. Blond włosy, około 30 lat, była w zaawansowanej ciąży. Rany kłute na brzuchu i klatce piersiowej, spodnie zsunięte do kostek. Bielizna również ściągnięta do poziomu kolan. Technik kryminalny odwraca ciało. Rany znajdowały się również na pośladkach i udach. Większą część ciała kobiety pokrywa szkarłat. Szybko na miejscu pojawili się policjanci z psem trupiącym. 25 metrów od odnalezionego ciała znalazła się torebka ofiary. Pies tropił dalej. Jednak ślad urwał się w pobliżu chodnika. Powracając kolejny raz do ciała, pies natrafia na nowy trop. Prowadzi w dół równi krupowej obok banku, aż do ruchliwej alejki, gdzie trop po raz kolejny się urywa. Według śledczych będących na miejscu zbrodni, takie morderstwo mogła popełnić jedynie osoba z problemami psychicznymi. Innymi słowy, psychopata. Późnym wieczorem policjanci powiadamiają rodzinę o śmierci Danuty. Na miejscu okazuje się, że mąż ofiary poszukuje jej od 2 dni. Gdzie przebywała przez ten czas? Czemu nie wróciła do domu? Lub nie zatrzymała się u rodziców? Tego do dziś nikt nie wyjaśnił. Mąż Danuty wspomniał, że miała na palcu złoty pierścionek dany jej przez matkę. Jednak nigdy nie został on odnaleziony. Dzień przed śmiercią Danuta wsiadła do autobusu o godzinie 6:30. Nikogo razem z nią na przystanku nie było. Pojechała do Nowego Targu wpłacić pieniądze za karę nałożoną na męża za spowodowanie wypadku. Jej matka potwierdza, że córka o godzinie 10:00 wpłaciła pieniądze, po czym niezwłocznie wyszła. Kazimierz, mąż Danuty, zaniepokoił się następnego dnia. Żona nadal nie wróciła do domu. Przypuszczał, że na noc zatrzymała się u rodziców w Nowym Targu. Zaczął jej szukać. W tamtych czasach nie każdy miał telefon stacjonarny, więc nie było wielkich możliwości kontaktu. Pojechał więc do jej rodziców, gdzie Danuty nie zastał. Dowiedział się również, że na noc jej tam nie było. Ponownie ruszył w drogę, tym razem do swego szwagra, gdzie również jej nie zastał. Kazimierz chciał zgłosić zaginięcie, jednak teściowa odwiodła go od tego, twierdząc, że może się jeszcze pojawi i na razie sami będą szukać. Kazimierz następnego dnia pojawił się w Nowym Targu, przeszukując kawiarnię i inne miejsca możliwego pobytu Danuty. Niestety, bezskutecznie. Według słów Kazimierza z żoną żyli w zgodzie. Również kontakty z teściami były w porządku. Co innego jednak o samej rodzinie Kazimierza mieli do powiedzenia okoliczni mieszkańcy. Twierdzili, że rodzina ta była skłócona ze wszystkimi. Z nikim nie utrzymywali kontaktu. Według słów brata, Danuta nie była akceptowana w domu swego męża. Skończyła liceum sztuk plastycznych w Zakopanem. Podjęła pracę jako nauczycielka plastyki w podstawówce w Nowym Targu. W innej podstawówce pracowała jako świetliczanka. Była też społecznym kuratorem przy sądzie rejonowym w Nowym Targu. Spokojna, stroniąca od dyskotek do motorka.
lubująca się w książkach, posiadająca jednak swoje tajemnice. Matce nie wspomniała o ciąży do czasu, aż sama jej nie zauważyła. Jednak dlaczego nie wspomniała o tak ważnej dla siebie sprawie? Bardzo się cieszyła na myśl o dziecku. Nie wspomniała jednak o tym nikomu poza mężem, do tego na 2 tygodnie przed swoją śmiercią. Nie chodziła również do ginekologa, mimo że była w 5. miesiącu ciąży. Przyjaciół nie miała, wrogów również. Opinia Danuty w byłych zakładach pracy nie była zbyt dobra. Była postrzegana jako niechętna do czegokolwiek, niezdyscyplinowana, nieodpowiedzialna i nieobliczalna. Niektórzy wręcz uważali ją za wariatkę. Wcześniej zastanawiał mnie fakt nieustalenia miejsca pobytu Danuty z 28 na 29 września. Ale to nie był pierwszy raz. Taka sytuacja miała już miejsce zimą 1991 roku. Wyszła z pracy, nie dojechała do domu na noc. Nikt nie wie, co robiła tej nocy. 1 października przychodzi czas na zebranie informacji spoza rodziny zamordowanej. Policjanci kierują się w stronę miasta, aby wypytać mieszkańców. Może ktoś coś widział lub słyszał. Jedna z mieszkanek twierdzi, że słyszała podniesiony kobiecy głos, jednak nie wzywający pomocy, z okolicy baru Green. Z późniejszych ustaleń wynika, że bar był czynny tamtego dnia do godziny 21.30, gdzie znajdowały się 2 osoby, Piotr S. i jego kolega. Jednak między godziną 18 a 19 do baru weszła pewna kobieta. Rozejrzała się i po chwili wyszła. Żona właściciela wspomniała, że byłaby w stanie rozpoznać tę kobietę. Przesłuchany został Kazimierz S., kolega Piotra, z którym był tego dnia w barze. Siedzieliśmy tyłem do wyjścia. Po pół godzinie ktoś mocniej otworzył drzwi, co zwróciło moją uwagę. Zobaczyłem tę kobietę. Weszła na środek sali i wyglądało na to, że się rozgląda, jakby czegoś szukała. Do nikogo nie podchodziła i z nikim nie rozmawiała. Pół minuty później wyszła z baru. Według zeznań Piotr nie zauważył tej kobiety. Nie rozpoznał również okazanych mu przez policjantów zdjęć 7 kobiet, w tym 1 Danuty. Policjanci, poszukując informacji, przechadzali się zakopiańskimi ulicami, okazując zdjęcie ofiary, pytając, czy ktokolwiek widział Danutę. Niektórzy rozpoznali i wspominali, że widzieli kobietę. Jednak nie byli w stanie dokładnie stwierdzić, czy było to w dniu jej śmierci. Jedna z kelnerek baru Hajduszek rozpoznała zamordowaną. Widziała ją 27 września, podchodzącą do nieznajomego mężczyzny i prosząc o zakup porcji pierogów ruskich. Odpowiedział, że nie ma pieniędzy i odszedł. Następnie podeszła do kelnerki, prosząc o wrzątek, za który zapłaciła. Po chwili wypiła i odeszła dalej. Wydawała się przygnębiona. Według słów kelnerki zachowywała się co najmniej dziwnie. Po godzinie wróciła. Kierowniczka zaproponowała jej posiłek. Danuta, nie mając pieniędzy, odmówiła. Jednak dostała posiłek za darmo. Zjadła, by po chwili znów wyjść z lokalu. Tego samego dnia znów była widziana w okolicy. Około godziny 16. Podeszła do jednej z klientek, która zamawiała pierogi. Prosiła, by jej też zamówiła. Gdy otrzymała swoją porcję, zjadła 2. Po chwili, jakby się czegoś wystraszyła, zahaczyła o talerz z pierogami, które znalazły się na blacie, i szybko wyszła z baru. W innym barze również pracownica widziała Danutę. Mniej więcej 2 tygodnie przed śmiercią oferowała kelnerce kupno bluzy. Wspominała, że potrzebuje pieniędzy na wyjazd. Tylko dokąd? Po rozmowie z matką Danuty, policjanci dowiadują się o wizycie Kazimierza, męża ofiary, dzień przed pogrzebem. Nie będzie to dokładny cytat z uwagi na wypowiadane słowa, ale bardzo zbliżony. Gdzie ta suka pojechała? I po co do Zakopanego? Śledczy dowiedzą się również, że kłótnie w małżeństwie były obecne, a głównym motorem tych sytuacji była teściowa Danuty. Źle wypowiadała się o swojej synowej. Oczerniała ją. Mówiła, że nadużywa alkoholu. Nic nie robi. Nie ma z niej żadnego pożytku. Jednak według słów matki, Danuta nigdy nie piła alkoholu i nie paliła papierosów. Rodzina męża ofiary miała być tak obojętna na śmierć Danuty, że dzień przed pogrzebem prosili rodziców zamordowanej o włożenie gości na zorganizowanym chrzcie dziecka siostry Kazimierza. Matka ofiary zaczęła mieć przeczucie, że teściowa swojej zmarłej córki mogła znaleźć nową kandydatkę na żonę dla Kazimierza.
Jej córka stała się niewygodna. Następną osobą, do której zwracają się policjanci, jest były chłopak Danuty. Chodzili ze sobą rok. Była zamknięta w sobie. Nie nadużywała alkoholu. Miała trudności z zawieraniem znajomości z mężczyznami. Nie chodziła również po dyskotekach. Była domatorką. Pracując jako taksówkarz, nie widział jej nigdy wychodzącej z jakiegokolwiek lokalu. Jego znajomi taksówkarze również potwierdzają tą wersję. Każdy pytany ma o Danucie jak najlepsze zdanie. Jacek B., właściciel sklepu, 29 września zauważył kobietę, pasującą do przedstawionego zdjęcia Danuty w czasie otwierania swego sklepu. Po 5 minutach widział ją ponownie, idącą w przeciwną stronę. Wyglądała na zdenerwowaną. Dzień później, około godziny 23, usłyszał krzyk. Otworzył okno. Głos należał do kobiety. Dochodził z dolnej równi krupowej. Był przerażający. Jak wspomina, krzyk brzmiał, jakby zarzynano człowieka. Więcej jednak już nie usłyszał. Następnego dnia policja poszukiwała już mordercy. Śledczy ustalili 30 września około godziny 7 rano. Została zaatakowana kobieta przez nieznanego mężczyznę. Miał zranić ją w nogę. Otrzymali również informację o kierowcy Fiata 125P, który pół godziny później po ataku zawiózł dwie kobiety do szpitala. Jedna była ranna. Narzędziem ataku miał być hak. Apel policji o zgłoszenie się wcześniej wymienionych osób nie poskutkował. Nikt się nie zgłosił. Stanisława M. 4 października miała zostać zaatakowana około godziny 18.40 przy ulicy Chramcówki. Mówiła, że została niespodziewanie zaatakowana hakiem przez przechodzącego nieopodal mężczyznę. Kobieta uchyliła się i uciekła. Opisała wspomniany hak. Łańcuch był nowy, świecący, cienki z ogniwek w formie rozciągniętych kółek, długości 1,5 metra. Mężczyzna szczupły, średniego wzrostu, jakieś 30 lat, czapka z daszkiem, kurtka ciemnego koloru z czerwonymi wstawkami, jasne adidasy. Mężczyzna poszedł dalej ulicą, nigdzie się nie spiesząc. Jednak ani ataku z 4 października, ani zranienia kobiety i jej transportu do szpitala 30 września nie udało się potwierdzić. Nie ma pewności, czy te sytuacje faktycznie miały miejsce. Żaden szpital nie odnotował takiej pacjentki, a świadków ataków nie było. Pozostały tylko słowa samej zaatakowanej. Ale czy aby na pewno te historie nie zostały zmyślone? Tego niestety do dziś nie ustalono. Policjanci, nie mając punktu zaczepienia, zaczęli poszukiwać podobnych spraw z całej Polski. Natrafili na niejakiego Adama P. Jednak niczego względem tych spraw nie mogli połączyć w jedną całość. Końcem 1993 roku prokuratura zawiesiła śledztwo z powodu niemożności postawienia komukolwiek zarzutów i braku poszlak mogących posunąć sprawę do przodu. Do sprawy po 11 latach wracają policjanci z nowo powstałej grupy Archiwum X, zajmującej się nierozwiązanymi zbrodniami po latach. Analizują wszystkie akta. Wpadają na pomysł zwrócenia się o pomoc do światowej sławy profilera, Roberta Resslera, będącego od 4 lat na emeryturze. Jak wspominają, chciał przyjechać. Nie wymagał też wielkiej zapłaty, zaledwie $100. Traktował to jak pasję. Jednak pozostałe koszty związane z transportem i pobytem, które razem oscylowały w granicach $8,000, spotkały się z porzuceniem tego planu. Profiler nie pozostawił śledczych na lodzie i polecił im swojego ucznia z Austrii, Thomasa Müllera. Austriacy pokryli koszty transportu. Spędził nad sprawą 3 dni, analizował akta, pomagał śledczym w rozwiązaniu języka podejrzanego, który przestał współpracować. Wykonano 300 prób osmologicznych, porównując jego zapach z tymi pozostawionymi na miejscu zbrodni. Los podejrzanego zależał od węchu psa. Jednak nie udowodniono mu winy, ponieważ na rozprawie sądowej wytknięto błędy. Nie sprawdzono, czy zapach podejrzanego jest atrakcyjny dla psów do tego stopnia, że szkolone psy wskazywały tylko na jego próbkę zapachu. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 84 tysięcy złotych za 2 lata spędzone w więzieniu przez podejrzanego. Zdecydowano, by sprawę nagłośnić w mediach. Jednak tego, co stało się później, nikt się nie spodziewał. Po wyemitowaniu w telewizji programu, bez przedawnienia, do komendy powiatowej w Krakowie zgłasza się Marta S. Jest roztrzęsiona.
Zeznaje, że jej mąż po obejrzeniu materiału mordercy z Zakopanego zwanego Hakowym zaczął się dziwnie zachowywać. Obsesyjnie słuchał Radio Maryja, choć od 3 lat nie pojawił się w kościele. Stwierdził, że jest powołanym do nawracania ludzi. Zmartwiona żona pytała, co się stało, dlaczego tak się zachowuje. Odpowiedział: nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. Oglądałem program bez przedawnienia, w którym opowiadano o zabójstwie kobiety w Zakopanem. Boję się. Obudziłem się obok jakiejś dziewczyny leżącej na łące i uciekłem. A potem dowiedziałem się, że została zamordowana. Przesłuchiwała mnie policja, jak wszystkich w tamtym barze. Ja jej nie widziałem, bo siedziała za moimi plecami. Zareagował tak, ponieważ w tym programie była mowa o nowych śladach i że są na tropie mordercy. Pocieszałam go. Mówiłam, że może to nie mieć żadnego związku ze sprawą, że się obok niej obudził. Ale stopniowo zaczęłam wyciągać z Piotra całą historię. Tym bardziej, że zaczął mocno popijać, więcej palił i wyraźnie zrozumiałam, że on się boi. Był całkowicie pewny, że zabił tę kobietę. Nakłaniałam go, by poszedł na policję. Powiedział, że potrzebuje czasu na przemyślenie. Najpierw pójdzie do notariusza, by przepisać na mnie samochód, żebyśmy mieli z synem za co żyć. Piotr zaczął opowiadać przebieg wydarzeń. Nie był tam sam. Kobieta leżała na ławce, a oni postanowili zrobić jej numer. Przenieśli ją na trawę, gdy się obudziła, obawiał się rozpoznania. Dlatego chwycił ją za szyję i ścisnął ręce. Następnie stwierdził, że było inaczej. Razem przedstawił 3 wersje wydarzeń. W każdej z nich stwierdził, że ją udusił. Marta zrozumiała, że jest jedyną osobą, która o tym wie. W czasie dalszych rozmów i próśb o skierowanie się na policję spojrzał na nią tak, że zaczęła się bać. Dlatego sama zgłosiła się na komendę. Po tych zeznaniach policja stawiła się u progu drzwi mieszkania Piotra S. Nie jest zaskoczony, nie stawia oporu. Jednak podczas zeznań nie przyznaje się do winy, gdyż nie jest pewien, że to on popełnił te zbrodnie. Mówił, że był na miejscu odnalezienia ciała. Kobietę widział, rozmawiał z nią i zasnął. Gdy się obudził, ona również spała, choć nie był pewien, czy jej nie udusił. Przychodzili obok inni mężczyźni, było ich 2. Zaproponował, że zrobią jej kawał i przeniosą na trawę. Nie ruszała się. Nie był pewien, czy żyła. Włożył jej butelkę do majtek i odszedł. By po chwili zastanowienia wrócić z myślą, że na butelce mogły zostać jego odciski palców. Więc podmienił butelkę na patyk. A butelkę wyrzucił. Wyrzucił również notatnik i dokumenty, bo na nich również mogły być jego odciski palców. Po czym poszedł dalej pić alkohol. Rankiem zastrzegł karty. Nie był w stanie sobie przypomnieć, gdzie się obudził. Gdy wrócił do domu, miał powiedzieć ojcu, że w barze ktoś mógł mu dosypać narkotyku do piwa, ponieważ później był zupełnie zdezorientowany. Wspominał również, że został napadnięty przez chuliganów, którzy zabrali mu dokumenty. Ojciec zauważył zadrapania na twarzy Piotra. Dokumenty znalazły się bardzo szybko. Znajomy ojca Piotra znalazł je w śmietniku, przy chodniku, przy łąkach, na równi Krupowej. Był to przypadek, ponieważ celem poszukiwania śmietnika były puszki. 4 października prokurator przedstawia zarzut morderstwa Danuty, po czym rozpoczynają wędrówkę przez życie Piotra S. Piotr lekkiego startu w życie nie miał. Ojciec był wybuchowy i surowy. Nie stronił również od alkoholu. Wymierzał kary cielesne za każde nawet najmniejsze przewinienie, na przykład za spóźnienie do domu. Ojciec był znany w okolicy za sprawą wykonywanego zawodu stróża. Piotr nie należał do osób wylewnych, na nic się nie skarżył i nikomu się również nie zwierzał. Był podatny na wpływy innych osób. Znajomi z podstawówki mówią, że brał udział w szkolnych olimpiadach, z fizyki zajął 3. Kolega ze szkoły wspomina, że Piotr był nerwowy, ale nie agresywny. Był konkretny i rzeczowy. Był raczej typem samotnika. Nie wychodził nigdzie z kolegami. Wolał czytać książki. Z braćmi nie miał bliskich relacji z uwagi na swój zamknięty charakter. Jeden z braci wspomina, że Piotr nie sprawiał problemów wychowawczych. W 1980 roku poszedł do zawodowej szkoły łączności w Krakowie, potem do technikum.
Jednocześnie rozpoczął pracę w radioprzekaźniku na Gubałówce. Uznawany za przystojnego, krępował się w towarzystwie kobiet. Nie był pewny siebie, raczej wycofany. Czas spędzał na nauce i książkach. Na dyskoteki nie chodził, nie był również zainteresowany kobietami i rozrywkami. Pierwszą kobietą w życiu Piotra była właśnie jego żona. Miał zasady. Żadnego seksu przed ślubem. I tak, 4 października 2000 roku pobrali się. Marta wspomina, że był religijny. Do 28 roku życia pełnił funkcję lektora w kościele. Kolega Piotra wspomina, że razem z nim służył w kościele. Twierdzi, że nie mógł zamordować Danuty. Był pomocny, życzliwy i nikt nie wierzy w to, by to on dopuścił się tej strasznej zbrodni. W pracy śledczy dowiadują się, że Piotr był sumiennym pracownikiem, doświadczonym, wartościowym, koleżeńskim i uczynnym. Potwierdzają to wszystkie zapytane o Piotra osoby. Nikt nie ma mu zbyt wiele do zarzucenia, poza niesmacznym poczuciem humoru. Podczas jednego z przesłuchań skorupa, jaką się otoczył Piotr, zaczyna pękać i zaczyna wyjawiać swoje życiowe tajemnice. Pewnego razu miała miejsce zbiórka ministrancka. Pomieszczenie było zaciemnione. Na projektorze wyświetlany był film. Jeden z księży wziął go na kolana, po czym wsunął rękę w spodnie młodego ministranta, a następnie w bieliznę. Dotykał go po miejscach intymnych, na co Piotr nie potrafił zareagować. Był całkowicie zdezorientowany. Nikomu też się z tego nie zwierzył. Bał się powiedzieć cokolwiek na księdza. Rok 1987. Kraków. Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Spotyka z kolegą starszego księdza. Piotr znał go z internatu szkoły zawodowej. Zaproponował im nocleg, na co przystali. Co niestety okazało się błędem. Nocą, gdy położyli się spać, ksiądz dobierał się do chłopców. Kolega Piotra po odgłosach i wykonywanych ruchach wnioskował, że ksiądz odbył stosunek z Piotrem. Nie był jednak w stanie powiedzieć, do jakiego dokładnie aktu doszło. Rano pytał o całe zajście. Jednak Piotr powiedział tylko, że spał całą noc i niczego nie czuł. W związku z tą sprawą przesłuchiwany był świadek tych wydarzeń. Jednak po rozmowie stwierdza, że nie chce poszukiwania księdza. Nie chce również, by ludzie się o tym dowiedzieli. Z uwagi na wstyd, jaki do teraz jest w nim obecny. Chciałby o tych sytuacjach zapomnieć i nie rozgrzebywać starych ran. Wspomnę tylko, że te sytuacje miały miejsce przed 18 urodzinami Piotra. Te sytuacje mogły spowodować pewne zaburzenia u Piotra. Zniszczyło zaufanie do ludzi. Zamknęło go na innych. Po latach do tego wszystkiego doszedł alkohol. Nie chciał się kłaść, mówił do siebie. Zasypiał z papierosem. Z zeznań brata Piotra wynika, że po alkoholu opowiadał niestworzone rzeczy o UFO, o komunistach i Marsjanach. Nic, co mówił, nie miało sensu. Jednego razu po alkoholu na urodzinach żony brata wyrąbał siekierą drzwi, ponieważ zamknęli go w pomieszczeniu, a on za wszelką cenę chciał wyjść. Inni znajomi pytani o sytuacje związane z Piotrem po alkoholu mówili jednym głosem. Do trzeciego piwa jest w porządku, jednak zaraz później lepiej odejść, ponieważ zaczyna wariować. Nikt nie wspomina dokładnej sytuacji agresji Piotra wobec kogokolwiek, jednak w środowisku mówi się, że po alkoholu lepiej nie przebywać w jego towarzystwie. Trochę się to kłóci z wcześniej wypowiadanymi opiniami na temat podejrzanego. Wspominali, że to spokojny, choć dziwny mężczyzna. Ale gdy przyszedł temat alkoholu, tak trochę zmienia się narracja, co warto odnotować. Po kolejnych rozmowach pytani wspominają o tikach nerwowych Piotra. Poruszał głową na bok lub ją przekrzywiał. Czy tiki nerwowe mają coś wspólnego z wydarzeniami z życia Piotra? Tego nikt nie sprawdził. W filmie dokumentalnym na temat Hakowego widoczna jest wizja lokalna z Piotrem, na którym zaobserwowałem raczej pokrząkiwanie, co również może być formą tiku nerwowego, ponieważ tiki nerwowe niekoniecznie są stałe, mogą zmieniać swoją formę. Podczas kolejnego przesłuchania Piotr wspomina, że krzywdził kobiety, jednak nie jest w stanie powiedzieć dokładnej liczby. Miało to jednak być więcej niż jest palców u rąk. Mówiąc to, zarazem boi się przyznania do winy. Obawia się również, że jest hakowym. Czego jednak pewien nie jest. Chwilę później podczas tej samej rozmowy mówi, że jest hakowym,
Był w wielu miastach i tam również atakował. Jest skłonny współpracować i pokazać miejsce, gdzie została zamordowana Danuta. Gdy znaleźli się na miejscu zbrodni, wskazał ławkę, na której siedzieli. Ona krzyczała. On mówił, że nic jej nie zrobił. Chwilę później mówi, że wrócił do domu po jakieś narzędzie. Wrócił do Danuty leżącej na łące i zaczął ją dźgać. Wspominał, że chciał zrobić numer w policji, by myśleli, że mają tutaj Kubę rozprowacza. Narzędzie wyrzucił do kosza. Nie wiem jak wam, ale dla mnie to wszystko nie trzyma się jednej całości. Ciągła zmiana zdania, przebiegu wydarzeń, stwierdzeń, że nic jej nie zrobił lub nie jest tego pewien. By po chwili stwierdzić, że za wszystkim on stoi. Brak jasnego określenia narzędzia zbrodni. W końcu nie powiedział dokładnie co wziął, czym atakował. Nazwał to narzędziem. Określenie siebie samego mianem Kuby Rozprowacza również jest dziwne, ponieważ raz nie jest pewien tego, co tamtego dnia zrobił lub nie zrobił jej nic. Podczas tej samej rozmowy mówi o wielu miejscach ataku, skądinąd niepotwierdzone przez śledczych. Wspominał też wcześniej, że nie był tam sam. Obecnie twierdzi, jakby tam nikogo innego nie było. Jasno również widać u Piotra pewne zaburzenia psychiczne. O samym Kubie Rozprowaczu wspomina, że czytał o nim w gazecie kryminalnej. Wracając jednak do sprawy, śledczy nigdy nie odnaleźli narzędzia zbrodni ani haka, o którym była mowa w mediach i o którym wspominały zaatakowane kobiety. Ani innego możliwego narzędzia, którym mogły być zadane ciosy. Do śledczych dochodzi kwestia możliwego braku poczytalności przez Piotra. W zakładzie karnym dochodzi do spotkań Piotra z psychiatrą, gdzie chętnie odpowiada na pytania. Wspomina różne sytuacje związane z molestowaniem przez księdza. Mówi również o duszeniu Danuty. Problem w tym, że podczas sekcji zwłok nie odnotowano duszenia na ciele kobiety. Zostają przeprowadzone badania wariograficzne. Podczas przesłuchań dotyczących zbrodni pojawiają się słowa my, przenieśliśmy, zrobiliśmy, zaskoczymy. Ale w następstwie tego badania zostaje przeprowadzone inne. Dotyczy ono kompleksu winy. Ma na celu wskazać, czy Piotr nie przyznaje się do zbrodni, których nie popełnił. Badanie wariografem nie wykluczało Piotra ze sprawy, ale też część wyszła nieprawidłowo. Zostaje przeprowadzona ocena stanu zdrowia psychicznego podejrzanego. Końcem grudnia 2004 roku zostaje przetransportowany do oddziału psychiatrycznego Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie. Diagnoza psychiatrów jest jednoznaczna. Piotr cierpi na przewlekłe psychotyczne zaburzenia psychiczne o obrazie zespołu urojeniowego. Nie zostało określone, jak długo będzie musiał przebywać w szpitalu. 29 czerwca 2005 roku prokuratura umarza wobec Piotra S. śledztwo w sprawie zamordowania Danuty, uzasadniając, że nie popełnił przestępstwa, bo w chwili zabójstwa miał zniesioną zdolność rozumienia go i pokierowania swoim postępowaniem. Jednak nie dla wszystkich ta sprawa jest zamknięta. Niektórzy śledczy uważają, że sprawca wciąż jest na wolności. Nawet jeśli Piotr był obecny na miejscu zbrodni, prawdopodobnie nie był tam sam. Niektórzy są wręcz przekonani, że ktoś jeszcze tam był. A sam Piotr mógł nie uczestniczyć w morderstwie, choć był w tamtym czasie na miejscu zbrodni. Możliwym jest, że kogoś ukrywa. Wspominałem również wcześniej, że Piotr jest podatny na wpływy innych osób. Istnieje możliwość, że ktoś namówił go na wzięcie winy na siebie. Choć to tylko domysły, bez poparcia faktami. Podinspektor Marek Kowalik był na miejscu zbrodni. Uważa, że sprawca cały czas jest na wolności. Osobiście znał Piotra. Spędził z nim wiele czasu podczas nauki jazdy. Szkolił go. Rozmawiali wielokrotnie. Nie wierzy w jego winę. Uważa, że Piotr nie był agresywny. Za to agresję stosowano wobec niego. Wskazuje ojca i brata, który jest w Szwecji. Mieli się nad nim znęcać. Postać brata Piotra wystąpi jeszcze za moment, ale pierwsze należy wspomnieć, że nie był przesłuchiwany. Nie ma go w aktach, ponieważ zaraz po śmierci Danuty wyjechał z Polski. Przypadek? Zdaniem policjanta Piotr był najsłabszym ogniwem rodziny. Zdominowany i poniewierany przez wszystkich. Równie dobrze mógł być podstawiony jako kozioł ofiarny. Marek Kowalik do dziś pamięta,
gdzie dokładnie leżały zwłoki, jak były ułożone, jakie rany były na ciele. Sprawcy pamiętają takie rzeczy jeszcze lepiej. Jednak Piotr się gubił w zeznaniach. Cały czas mówił, że nie pamięta. Mówił też, że wraz z inną osobą przeniosła zwłoki. Natomiast prawda jest taka, że zwłoki były ciągnięte obok płotu, gdzie został odnaleziony jeden z butów ofiary. Piotr zeznawał, że włożył ofierze w majtki butelkę, a następnie zamienił ją na patyk. Prawda jest taka, że ktoś wyciął w ciele ofiary otwór pomiędzy narządami rodnymi, a butelki ani patyka nie odnaleziono. Śledczy wspomina również, że hakowy to wymysł mediów, ponieważ żadnego haka nie było. Twierdzi również, że ataki, o których w tamtym czasie była mowa, zostały zmyślone. Niczego nie udało się potwierdzić. Mówił również, że w przypadku takich zbrodni zawsze pojawiają się osoby, które wymyślają historię i zgłaszają się na policję. Przytacza historię z tamtego okresu. Hakowy miał zaatakować kobietę w Pieniążkowicach. Żądał pieniędzy i jedzenia, spał na sianie. W związku z tą sprawą ściągnięto tysiące funkcjonariuszy. Poszukiwali 1,5 dnia, po czym odnaleźli poszukiwanego mężczyznę wiszącego na drzewie, który od 4 dni nie żył. Z uwagi na czas zgonu nie było możliwe, by popełnił zarzucane mu czyny. Kobieta jednak nie poniosła żadnych konsekwencji za składanie fałszywych zeznań. Dlaczego? Ponieważ zniechęciłoby to ludzi do składania jakichkolwiek zeznań i współpracy. Byli też tacy, którzy zeznawali pod przysięgą i twierdzili, że widzieli tego mężczyznę w następnych dniach, pożyczali mu pieniądze. Stąd trzeba wszystkie poszlaki i zeznania rzekomych świadków sprawdzać i weryfikować należycie. Nie brać ich za pewnik. Coś do powiedzenia również ma szwagierka Piotra, która jest zdania, że prędzej w roli zabójcy widzi swojego męża, brata Piotra. Wiarygodność jednak maleje, gdy weźmiemy pod uwagę kwestię emocjonalną kobiety. Ponieważ w czasie zadawania jej pytań o winę Piotra i wskazywania ewentualnych sprawców, jest w separacji z mężem, co może wpływać na obecne zeznania. Choć na niekorzyść brata Piotra może wskazywać jego szybki wyjazd z kraju po śmierci Danuty i brak posiadania jakichkolwiek zeznań z jego strony. Mieszkał naprzeciwko miejsca zbrodni. Należy wspomnieć, że tam też mieszkali rodzice i sam Piotr. Pamiętajmy też, że nie udało się określić miejsca pobytu Danuty z 28 na 29 września. Nie jest wiadome, co robiła w tamtym czasie. Pojawiają się również informacje, że brat Piotra był razem z nim w barze Green, kiedy to Danuta weszła do środka, rozejrzała się i pospiesznie wyszła. W 2016 roku autorka książki Zbrodnie prawie doskonałe Izabela Michalewicz dzwoni do oddziału szpitalnego w sprawie Piotra S. Okazuje się, że nie jest już pacjentem placówki. Nie otrzymuje też żadnych informacji na jego temat. Nie ma pewności, czy został przeniesiony, czy wyszedł na wolność. Ślad się urywa, ponieważ na żadne z zadanych pytań nie otrzymuje odpowiedzi. W ten sposób dochodzimy do końca historii. Sprawa ta ma wiele pytań i mało odpowiedzi. A jedynym dowodem jest przyznanie się Piotra do popełnienia zbrodni. Jednak nie dla wszystkich jest to wystarczający dowód. W końcu nie odnaleziono narzędzia zbrodni. Sam podejrzany miotał się w zeznaniach, niejednokrotnie zmieniając swoje wypowiedzi. Zmieniając również przebieg wydarzeń. Miał być sam, a jednak był ktoś jeszcze. Nie udało się jednoznacznie stwierdzić winy podejrzanego, ale też nie udało się zaprzeczyć jego udziału w zbrodni. Jedno jest jednak pewne. Choroba psychiczna została stwierdzona przez lekarzy psychiatrów. Potwierdzone jest również mało szczęśliwe dzieciństwo Piotra, jak i krzywdy, jakich doświadczył. Potwierdzają to zeznania świadków. Czy kiedyś dowiemy się, jak ta zbrodnia wyglądała naprawdę? Czy dowiemy się, kto jest winny śmierci Danuty? Czy rzeczywiście Piotr był mordercą? Czy został pozostawiony samemu sobie jako kozioł ofiarny i kogoś ukrywa? Jeśli sprawca chodzi na wolności, tak mam nadzieję, że kiedyś dosięgnie go sprawiedliwość. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam na kolejne, które niedługo pojawią się na kanale. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję za komentarze, polubienia i subskrypcję.